Czołem, kochani. Cześć wam Boże. Ile razy należy przyjąć Ducha Świętego, by móc czynić Boże dzieła? Chcecie o tym wiedzieć? Tak więc mała czołóweczka i ruszamy ze Słowem Bożym. Jest taka hiszpańska legenda o tym, jak święta Teresa chciała zostać spowiedniczką. Miała modlić się i prosić samego Pana Jezusa, żeby chociaż jej jednej pozwolił spowiadać, bo ona by tak bardzo chciała móc służyć ludziom jak wszyscy inni księża. Kiedy tak się miała modlić i prosić usilnie, sam Pan Jezus miał do niej przyjść i powiedzieć: dobrze, Tereso, spełnię Twoje postanowienie pod jednym warunkiem. Jeśli weźmiesz ode mnie tą oto szkatułkę i przez 3 dni nigdy jej ani razu, wcale, po prostu zero, nie otworzysz jej. Jeśli to ci się uda, to porozmawiamy i będziesz mogła spowiadać. No to ta nasza święta Teresa wzięła szkatułkę od Pana Jezusa, przeżywała to bardzo mocno. Postawiła swojej celi w klasztorze, przyglądała jej się przez pół dnia, później przez drugie pół dnia. Kiedy przyszedł wieczór i ona już leżała w łóżku i czekała, żeby zasnąć, no cały czas jakoś takoś się miała wiercić, chodzić. Nie wytrzymała. W nocy podeszła, otworzyła szkatułkę. Niektórzy opowiadają, że miały wylecieć wtedy wróble, ptaszki, cokolwiek. Ale zaraz znowu przyszedł Pan Jezus, spojrzał się na nią i powiedział: Tereso, Tereso, ty chciałaś spowiadać, jakbyś dotrzymała tajemnicy spowiedzi, jak ty nawet na 3 dni nie wytrzymałaś z ciekawością. To nie jest najważniejsze, żebyś mogła zostać świętą. Trzymaj się tego, co ci Duch Święty podpowiada, a będziesz także sprawiała wielkie, niesamowite i cudowne rzeczy. Dzisiejszą uroczystość zesłania Ducha Świętego słuchamy słów Ewangelii, które zapisał święty Jan. Posłuchajcie. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam, gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłał. Po tych słowach tknął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto słowo Pańskie. Niedziela zesłania Ducha Świętego kończy okres wielkanocny. Ale Ewangelię dzisiaj słyszymy nie taką z 50 dni po zmartwychwstaniu, ale dokładnie z dnia zmartwychwstania Pana Jezusa, jak przyszedł do apostołów, którzy byli zamknięci w wieczerniku. Ktoś powie: to trochę dziwne. Już wtedy Pan Jezus im powiedział, aby przyjęli Ducha Świętego? To po co czekali te 50 dni na tego Ducha Świętego? Nie wiem, czy wiecie, ale podobnie jest też z nami.
Ducha Świętego przecież otrzymaliśmy już w sakramencie Chrztu Świętego. To On sprawił, że Bożą mocą staliśmy się Bożymi dziećmi. Ducha Świętego przyjmujemy, gdy uczestniczymy w Eucharystii. To także jest moment, kiedy działa w nas Duch Święty i nas uświęca. Ducha Świętego szczególnie otrzymujemy, kiedy przystępujemy do sakramentu bierzmowania. To pewnie przed niektórymi z Was jeszcze jakiś czas, gdy dojrzale i odpowiedzialnie staniecie się świadkami Chrystusa na całym świecie i otrzymacie dary Ducha Świętego. Po co to wszystko? Czy nie można było zrobić tego raz a porządnie? No właśnie, po co? Bo Duch Święty do nas przychodzi tak jak do Matki Bożej, do apostołów, do uczniów i uczennic Pana Jezusa, tak jak w dniu Pięćdziesiątnicy, by nam cały czas wskazywać drogę, by nam cały czas podpowiadać. On jest z nami cały czas, ale my Go też potrzebujemy coraz więcej. Musimy być na Niego otwarci. Dlaczego? Ktoś powie, przecież my jesteśmy tacy zwyczajni i nam też by mógł Pan Jezus powiedzieć, jak do świętej Teresy z naszej opowieści, że o, akurat ja spowiadać nie będę. Może spowiadać nie. Ale przebaczać to już tak. Musimy mieć moc Ducha Świętego przyjętą za każdym razem, jak się da nam najwięcej. Po co? By umieć odpuszczać grzechy, przebaczać i wybaczać. Bo to jest cud, do którego wzywa nas sam Pan Jezus. Byliśmy już dziś w Hiszpanii, to przenieśmy się nieco bliżej. Tym razem zapraszam Was do Pragi. I to już nie legenda i nie opowieść, ale rzecz, która wydarzyła się naprawdę. Po kolei. Pewnie nieraz w wielu miejscach widzieliście postać świętego kapłana trzymającego krzyż. Można go znaleźć przy licznych mostach. To święty Jan Nepomucen. Kto to jest? A to jest święty, który uchodzi za patrona spowiedników, dobrej spowiedzi i tych, którzy muszą utrzymać tajemnicę spowiedzi. Dlaczego tak? Święty Jan poniósł śmierć męczeńską, został utopiony, jak to niektórzy opowiadają, za to, że jako spowiednik królowej Zofii nie chciał wyjawić jej tajemnic. Trzymał je do końca, ponieważ bardzo wierzył w to, że zaufania Bożego nie można sprzedać, stracić i nie można się temu sprzeciwić. Tak więc, jego historia napawa nas zawsze ogromnym optymizmem, że dobry kapłan poświęci swoje życie, zanim wyjawi nasze tajemnice, z którymi my przychodzimy do Boga. Okej, mam nadzieję, że teraz już wszyscy wiemy i rozumiemy, że zawsze, w każdym czasie i na każdym miejscu powinniśmy być otwarci na przyjęcie Ducha Świętego, którego otrzymujemy w sakramentach, który do nas przychodzi przez całe życie po to, by pełnić Boże dzieła, by wybaczać innym, by nieść Boże przebaczenie. Mam nadzieję, że teraz już mamy jedno wielkie KPW. I tu pytanie dla Was, a może nawet porządne zadanie. Zastanów się, czy jest ktoś taki, komu musisz coś przebaczyć, a może kogoś za coś przeprosić. Nie zwlekaj z tym. Zrób to jak najszybciej. Dziękuję Wam za dziś. Do zobaczenia. Szczęść Wam Boże!